Małgorzata Szumowska urodziła się w 1973 roku w Krakowie. W 1998 skończyła Łódzką Szkołę Filmową, ale przed studiami reżyserskimi uczęszczała przez 2 lata na zajęcia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest reżyserką, jest scenarzystką i jest też producentką filmową, przede wszystkim filmów fabularnych, ale również filmów dokumentalnych, które w wczesnym okresie swojej twórczości, których kilka nakręciła. Od roku 2001 jest również członkinią Europejskiej Akademii Filmowej. To taka prestiżowa organizacja i prestiżowe miejsce w tejże organizacji przypadło właśnie Małgorzacie Szumowskiej. Jest jurorką polskich międzynarodowych festiwali filmowych. Była 2 lata temu, zdaje się, jurorką festiwalu Off Camera w Krakowie, a zupełnie niedawno również festiwalu berlińskiego i festiwalu filmowego w Wenecji. To już też bardzo prestiżowe imprezy filmowe. Oprócz tego, że była jurorką tych festiwali, to jest regularnie zapraszana przez organizatorów festiwali międzynarodowych do udziału w różnych sekcjach, również sekcjach konkursowych. O tym jeszcze będę za moment mówić. No i obok Pawła Pawlikowskiego, którego nazwisko pewnie Państwu jest doskonale znane, dostał Oscara za Idę parę lat temu, a w zeszłym roku Złotą Palmę za reżyserię Zimnej Wojny. Otóż obok Pawlikowskiego Szumowska jest z pewnością najbardziej rozpoznawalną reżyserką w Europie czy na świecie, co jest nie lada osiągnięciem, ponieważ po pierwsze jest kobietą, a ten zawód filmowca jest zdominowany bardzo mocno przez mężczyzn. No a po drugie wyrobiła sobie, już mówiąc kolokwialnie, markę właśnie w środowisku, które, no jak powiedziałam, jest rządzone przez takie patriarchalne struktury, szczególnie wydaje się, że w Polsce. W związku z tym, no, z pewnością talent reżyserski jej w tym pomógł, talent artystyczny, ale również taki łatwy sposób komunikowania się ze środowiskiem, jak się wydaje, nie tylko właśnie polskim, czy może właśnie bardziej niż polskim, międzynarodowym. Okolicznością temu sprzyjającą jest z pewnością to, że Szumowska wychowała się w rodzinie z tradycjami takimi artystyczno-medialnymi. Matka reżyserki Dorota Terakowska była pisarką i dziennikarką, a jej ojciec Maciej Szumowski był dziennikarzem i reżyserem filmów dokumentalnych, czy twórcą filmów dokumentalnych, czyli można powiedzieć, że Szumowska wyssała to z mlekiem matki i ojca. To takie obycie właśnie filmowe, reżyserskie. Może o tym świadczyć również najnowszy film, który najnowszy jeszcze nie powstał, on jest teraz w fazie produkcji. Najnowszy, pierwszy anglojęzyczny film Szumowskiej z międzynarodową obsadą, to ma być produkcja irlandzko-belgijska na temat dziewczyny, która jest uwikłana w sektę, jest członkinią sekty. Tytuł roboczy tego filmu The Other Lamb, czyli jakaś inna owieczka. No zobaczymy, jesteśmy bardzo ciekawi tego filmu po przebojowej, w sumie kontrowersyjnej bardzo twarzy, o której też będę dzisiaj parę słów jeszcze mówiła. Na dużym ekranie Małgorzata Szumowska zadebiutowała w 2000 roku filmem Szczęśliwy Człowiek. To jest taki film, którego akcja osadzona jest w Krakowie. Opowiada o, jak wydaje mi się, przede wszystkim niedojrzałości emocjonalnej głównego bohatera i spowodowanymi tą niedojrzałością emocjonalną trudnościami w relacjach z najbliższymi osobami, matką i znajomą dziewczyną. 4 lata później, w roku 2004, powstał film Ono, film też o dojrzewaniu, o młodej dziewczynie spodziewającej się dziecka, która dzięki ciąży przeżywa przyspieszoną, też niespodziewaną dość inicjację w dorosłość. Kolejne 4 lata mijają reżyserce na przygotowaniach do filmu 33 sceny z życia, uchodzącego za najbardziej autobiograficzny w jej twórczości. To jest film o,
o śmierci i radzeniu sobie ze śmiercią, ale także znowu o relacjach z bliskimi, o relacjach rodzinnych, o sile rodziny tych relacji, ale jednocześnie jej słabości, o takiej pozorności rodzinnych więzów. Proszę Państwa, we wszystkich tych filmach wymienionych do tej pory ujawniają się od pierwszego już tego debiutanckiego Szczęśliwego Człowieka ujawniają się cechy charakterystyczne artystycznej wizji Małgorzaty Szumowskiej, jej fabularnych, ale też estetycznych poszukiwań. I tutaj wśród tych najważniejszych elementów należałoby wymienić wspomniane już przeze mnie wątki autobiograficzne, co jest typowe dla kina autorskiego. Motyw śmierci, czy choroby doprowadzającej do śmierci, no ale także właśnie relacji międzyludzkich w obliczu tych dwóch zjawisk, czyli tych trudnych momentów w życiu człowieka, takich jak śmierć i choroba. I elementy te tworzą u Szumowskiej warstwę psychologiczną, ale Szumowską interesuje nie tylko wewnętrzna, psychologiczna sfera życia człowieka, ale również jego społeczne zakorzenienie, ten zewnętrzny wymiar ludzkiej egzystencji. Warstwa społeczna jej filmów to nic innego jak ukazywanie realiów współczesnej Polski. W każdym filmie obecne są takie elementy, które wskazują na to, w jakim czasie ten film został nagrany. One są, wszystkie jej filmy są pod tym względem do siebie niezwykle podobne. I Szumowska kreśli niezwykle krytyczny obraz Polski i Polaków, bardzo chętnie piętnuje nasze wady i przywary, stosując przy tym taką strategię estetyczną, która polega na uwypukleniu brzydoty. I teraz ta brzydota, muszą sobie Państwo wyobrażać, że jest taka brzydota, która się pojawia w wyglądzie i zachowaniu bohaterów, ale też w wyglądzie, w krajobrazie na przykład, czy wnętrzach, w jakich rozgrywa się akcja filmów Małgorzaty Szumowskiej i to przybiera ekstremalną zupełnie formę w najnowszym jej filmie, W twarzy, gdzie uwagę zwraca, bardzo przykuwa charakterystyczna fizjonomia bohaterów. Do tego filmu jeszcze za moment wrócę. Oprócz tego na tej płaszczyźnie społecznej Szumowska bardzo chętnie i często łamie rozmaite kulturowe i społeczne tabu istniejące w polskiej kulturze i w polskim społeczeństwie. Skądinąd autorska twórczość Szumowskiej, proszę Państwa, oznacza się nie tylko obecnością pewnych stałych elementów czy stale powracających motywów i wątków, ale również, co też typowe dla kina autorskiego, udziałem wciąż tych samych twórców współpracujących z reżyserką i współodpowiedzialnych za ten kształt jej filmowego uniwersum. I tutaj wśród tych twórców należałoby wymienić z pewnością współscenarzystę i operatora filmów Szumowskiej Michała Englerta, montażystę Jacka Drosio, no i aktorów pojawiających się w kolejnych filmach Andrzeja Chyrę, Maję Ostaszewską, Mateusza Kościukiewicza, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik czy Andrzeja Chudziaka. Część z tych aktorów to aktorzy krakowscy, nie tak znów często pojawiający się w polskim kinie, a u Szumowskiej właśnie powracający na ekranie i budujący bardzo często znakomite role, mimo tego, że to aktorzy o rodowodzie teatralnym, ale rzeczywiście tutaj filmowo u niej się świetnie sprawdzają, co może wskazywać na to, że Szumowska ten spektrum talentu reżyserskiego Szumowskiej również obejmuje tak zwane prowadzenie aktora, czy pracę z aktorem. Ze wszystkim tym, o czym wspomniałam przed momentem, czyli z elementami o charakterze psychologicznym, nazwijmy to tak, i społecznym, w różnych proporcjach i różnym natężeniu, oczywiście mamy do czynienia w dwóch następnych filmach reżyserki. W filmie Sponsoring z roku 2011 i zrealizowanego dwa lata później W imię. Zaraz Państwu pokażę zwiastuny obu filmów, jeden po drugim. Pierwszy opowiada o prostytucji młodych dziewcząt, studentek żyjących we Francji. Tutaj wystąpiła Juliette Binoche, aktorka
Niegdyś aktorka Krzysztofa Kieślowskiego, można powiedzieć, francuska, która robi karierę międzynarodową, jest już dziś uznaną aktorką i partnerowała jej Joanna Kulik, znana Państwu ze wspomnianej Zimnej Wojny z pewnością. Drugi film, W imię, to jest historia, dosyć smutna historia homoseksualnego księdza pracującego, posługującego na polskiej prowincji i tu z kolei też świetne role Andrzeja Chyry i Mateusza Kościukiewicza. Pamiętam, jak byłam na festiwalu w Berlinie, kiedy ten film został wyświetlony. Też Szumowska dostała za niego wtedy nagrodę Teddy Award, taką nagrodę, którą się przyznaje filmom o tematyce LGBT. To znajomi niemieccy dziennikarze czy filmoznawcy mówili, ależ wy macie wspaniałych aktorów i jeszcze do tego super przystojnych. To właśnie było o Chyrze i Kościukiewiczu. Jest bezsprzecznie Szumowska ulubienicą Berlinale, o którym Państwu już wspomniałam przy okazji właśnie nagrody Teddy. Jak mówiłam, dostała za W imię, ale też dwa razy już odebrała Srebrnego Niedźwiedzia reżyserka za Body Ciało, które Państwo dziś zobaczą i właśnie za Twarz, ale również w Gdyni, również w Krakowie na Off-Kammerze Szumowska zdobywała nagrody. Jest też laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł i Europejskiej Nagrody Filmowej. Te nagrody zdobywała zazwyczaj za 33 sceny z życia, Body, Ciało, W imię i Twarz. Te tytuły się przejawiają, jeżeli Państwo zobaczyliby listę jej nagród, to bardzo często są właśnie nagradzane te filmy, ale należy wspomnieć, że właściwie od tego pierwszego jej filmu, od Szczęśliwego Człowieka, zdobywała nominacje i ważne wyróżnienia również na arenie międzynarodowej, co niemal od razu zwróciło uwagę na talent tej młodej Polki, która się pojawiła na reżyserskim firmamencie w Europie. Jej ostatni dotychczas film Twarz z 2018 roku jest, proszę Państwa, z jednej strony takim przejmującym filmem opowiadającym o odrzuceniu niemożności czy też niechęci akceptacji wszystkiego, co wydaje nam się inne, no a zatem zagraża naszej tożsamości, ale z drugiej strony nie sposób temu filmowi nie wytknąć pewnych bardzo denerwujących, powiedziałabym, czy estetycznie, fabularnie elementów. O tym Państwu powiem za moment. Inspiracją dla Szumowskiej były dwa autentyczne wydarzenia z dziejów współczesnej Polski. I jak zwykle z jednej strony jest to budowa figury Chrystusa, tego takiego olbrzymiego, o którym pewnie Państwo słyszeli w mediach, z drugiej strony wypadek człowieka, który stracił twarz i dokonano rekonstrukcji tej twarzy. Tutaj Szumowska w taki filmowy sposób zręcznie łączy te dwa wydarzenia właśnie. No i oczywiście po raz kolejny jest bezlitosna dla Polaków, z natężoną momentami siłą w bardzo karykaturalny sposób pokazuje to, na co zwracała uwagę już w swoich wcześniejszych filmach, a zatem znowu polskie bolączki, począwszy od rasizmu przez antysemityzm, konformizm do absurdów biurokracji również, które widoczne są w tym filmie. No i brzydota fizyczna, o której Państwu wspominałam wcześniej, idzie tutaj ramię w ramię niestety również z brzydotą duchową. Bo proszę Państwa, o ile brzydota pojawiająca się w poprzednich filmach Szumowskiej wydaje się taką naturalną cechą człowieka, znaczy, wydaje się czymś, co jest po prostu częścią ludzkiej natury, o ile w twarzy ta brzydota już niweczy godność ludzką. Ta poprzednia brzydota nie odbierała bohaterom godności. Tutaj niestety jest tak, że mamy do czynienia z taką drastyczną wersją brzydoty. Tak bym to ujęła, która jest zewnętrzną oznaką upadku moralnego. Wszystkie te wymienione filmy, proszę Państwa, pokazują, że Szumowska jest bezsprzecznie bardzo sprawną reżyserką, która w fenomenalny sposób potrafi uchwycić nerw czasu, ale te filmy wskazują też jeszcze na inną cechę, o której już tutaj wspomniałam, wypowiadając się krytycznie o twarzy, mianowicie skłonność do posługiwania się stereotypami, takie budowanie uproszczeń i nadmiernych przejaskrawień, które same w sobie nie są złe, ale
tutaj akurat niestety zdarza się tak w jej twórczości, że ona zamiast uwypuklać istotne dla niej kwestie, raczej je spłycają, jak mi się wydaje. Nie wiem, jak Państwo by przejrzeli jej uważnie, to znaczy oglądnęli filmy z jej filmografii, to mogliby ewentualnie zgodzić się lub nie z tą opinią. Ja natomiast takie cechy odnajduję w jej filmach. Kiedyś Szumowska, wspominając swojego mentora Wojciecha Jerzego Hasa, który jest legendą kina polskiego, mistrzem nie tylko Szumowskiej, mówiła tak. Has nie cierpiał płytkiego realizmu. Żądałby się uwolnić od banału publicystyki, nie trzymać się realizmu jak matczynej spódnicy i nie bać metafory, a narrację traktować jako rzecz wtórną. No i teraz, myśląc o tych słowach, analizując jej filmy, rzeczywiście nie sposób odnaleźć płytkiego realizmu w jej twórczości. W ogóle trudno powiedzieć, żeby Szumowska hołdowała zasadzie realizmu jako konwencji filmowej. Jej filmy nie są realistyczne. W jej twórczości odnajdziemy zamiast tego bardzo często nagromadzone elementy, które działają wbrew realizmowi, elementy groteski czy satyry, miejscami oczywiście dość ostrej, jak na temperament przystało. Tym, czego też nie sposób odnaleźć, to jest ten rzeczony lęk przed metaforą. Szumowska nie boi się metafor. Sporo jest takich ujęć, scen w jej twórczości o charakterze metaforycznym, zarówno w filmie, który Państwo zobaczą za moment, jak i właśnie w przywołanej wcześniej twarzy. Niestety gorzej rzecz ma się w przypadku publicystyki. Ponieważ trudno zaprzeczyć temu, proszę Państwa, że Szumowska od początku swojej drogi twórczej właściwie uprawia na ekranie pewien rodzaj publicystyki. Co się staje widoczne, jakbyśmy prześledzili drogę znowu od Szczęśliwego Człowieka do twarzy, to staje się to widoczne coraz bardziej z każdym kolejnym filmem i w twarzy przybiera już właśnie ekstremalną formę. I proszę Państwa, kilka słów na temat filmu, którego Państwo z pewnością już się nie mogą doczekać, Body Ciało, rok 2015. Srebrny Niedźwiedź za reżyserię, jak powiedziałam. To jest film nieco mniej krzykliwy, jeśli chodzi o estetykę przynajmniej, bo w dosłownym znaczeniu, jak Państwo zobaczą, krzyk odgrywa dosyć istotną rolę tutaj w tym filmie. Jest nieco bardziej subtelny jako obraz filmowy, ale także jako obraz Polski i Polaków tutaj w wyobraźni Szumowskiej. Nie pozbawiony jest akcentów humorystycznych, co przydaje temu filmowi takiego specjalnego uroku. I tutaj też pojawiają się elementy wspomnianej groteski i satyry. Zwracam Państwa uwagę, jeżeli o to chodzi, na obraz obyczajów polskich. Jest tam taka scena rozgrywająca się w lany poniedziałek, kiedy główny bohater Janusz ogląda scenkę rodzajową, tak bym to nazwała, przez okno swojego mieszkania. Albo chociażby kontrast pomiędzy w postawie dwojga głównych bohaterów, właśnie Janusza i Anny, psychoterapeutki. To będą mogli Państwo zaobserwować to za moment. Świetne role, proszę Państwa, tutaj są wynikiem talentu również, ale też pracy z reżyserką Janusz Gajos, debiutująca na ekranie Justyna Suwała i Maja Ostaszewska. Zagrali naprawdę brawurowo. Film porusza kwestie ciała oczywiście, tak jak się Państwo domyślają po tytule, ale również, jak mówi reżyserka, i co wynika też z przebiegu fabuły, kwestie duszy. Ja jednak sądzę, że przede wszystkim chodzi w filmie o ciało, zarówno ciało martwe, jak i ciało żywe. No, ciało martwe tutaj jako taki wątek fabularny pojawia się chociażby w zawodzie, który wykonuje główny bohater, jest prokuratorem pojawiającym się na miejscach rozmaitych zbrodni. Już też na samym początku filmu zobaczą Państwo taką scenę rozmowy córki i ojca o hodowli kurczaków przy kolacji. To też nam zwraca bardzo mocno uwagę właśnie na kwestię ciała jako materii, w tym wypadku ciała zwierząt. I to, co Szumowska bardzo lubi, takie akcenty obrazowe,
reklama mięsa na billboardach na sklepie spożywczym na osiedlu, na którym mieszkają bohaterowie, też zwraca naszą uwagę na te kwestie cielesności właśnie. I powiedziałam Państwu, że również żywe ciała mają tutaj bardzo istotną rolę. Fenomenalna scena, która jest majstersztykiem reżyserii, nie taka częsta w kinie polskim, łamiąca tabu istniejącego wokół niemłodej już, czy nie młodego już kobiecego ciała i seksualności ludzi starszych. To Państwo zobaczą, scena z Ewą Dałkowską i Januszem Gajosem, zilustrowana muzyką Republiki, Śmierć w bikini. Naprawdę świetna. Ale temu filmowi również nieobca jest, proszę Państwa, publicystyczna forma. I tutaj Szumowska dokonuje jak zwykle przeglądu najważniejszych dla polskiego społeczeństwa tematów w tamtym czasie, choć myślę, że ten film, fenomen tego filmu polega na tym, że oglądamy go tak, jak byłby zrealizowany zaledwie parę miesięcy temu. Szumowska ma taką skłonność, że przejmuje tematy jakby wprost z nagłówków prasowych i stosuje takie skróty obrazowo-myślowe, pokazując czy czyniąc czasem subtelne aluzje. Tutaj Państwo muszą dokładnie obserwować szczegóły w obrazie, odnosząc się na przykład do kwestii stosunków polsko-żydowskich, do pedofilii wśród księży, ataków na społeczność LGBT, kwestii aborcji i funkcjonowania Państwowej Służby Zdrowia w Polsce. To są wszystko tematy jakby z dzisiejszej prasy, a film jest z roku 2015. To równie dobrze może świadczyć w sposób charakterystyczny o twórczości Szumowskiej, jak i o stanie mentalności społeczeństwa. Niezwykłe w pewnym sensie właśnie, proszę Państwa, jest to, że ten film jest nadal bardzo aktualny. Proszę Państwa, i również w tym filmie reżyserka pokazuje, bardzo ładnie wprowadza widza w psychologię postaci. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób wprowadzona zostaje postać głównej bohaterki Anny, tej terapeutki, o której wspomniałam. Tam jest taka scena, kiedy ona wraca do domu. Z jednej strony poznajemy psychologię postaci, z drugiej od razu tło społeczne, na jakim będzie rozgrywała się akcja filmu. I w tym filmie nieobca jest również Szumowskiej, czy spojrzeniu Szumowskiej wspominana już wcześniej przeze mnie metafora. Jest taka bardzo ładny zlepek dwóch scen. W pierwszej scenie zauważą Państwo parę całującą się w takim przejściu, jakimś między blokami, czy w dojściu do klatki schodowej, a w drugim bohaterkę zraszającą na swoim balkonie takim przeszklonym rośliny. Te dwa obrazy zestawione ze sobą robią bardzo fajne wrażenie estetycznie, ale też dają do myślenia na temat psychologii tej głównej postaci właśnie. Albo bardzo ciekawie i skrótowo ujęta taka no, cała historia właściwie tkwiąca za młodym pokoleniem Polaków, kiedy Janusz kupuje wódkę w sklepie, obsługuje go chłopak, który ma taki długi warkocz rudy i na tutaj po jednej ze stron naszej tatuaż ze znakiem Polski walczącej. To też jest taki jeden niewielki akcent, ale bardzo wiele mówiący na temat świata przedstawionego w filmie, ale też właśnie na temat współczesnej Polski. I na koniec, proszę Państwa, słowo na temat spirytualizmu, który jest obecny w fabule filmu Body Ciało. Niektórzy są skłonni twierdzić, że to jest taki, tak nawet to chyba było napisane w jednej z recenzji czy w jednym z omówień, ironiczny dialog reżyserki z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, tą późną twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, który też na takie rejony chętnie wchodził i takich spraw dotykał, właśnie kwestii ducha, pewnego spirytualizmu. I sama reżyserka mówi o tym w wielu wywiadach, że to nie jest film tylko o ciele, wbrew tytułowi, ale również bardzo dużo mówi, czy chciała w nim powiedzieć o duszy. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią scenę tego filmu. Ja bym powiedziała, że to jest jeszcze film o czymś innym, mianowicie o możliwości albo niemożliwości nawiązania porozumienia i zbudowania bliskości z drugim człowiekiem. Bo w gruncie rzeczy, proszę Państwa, przy tym wszystkim, co Państwu powiedziałam na temat twórczości Szumowskiej, tych wszystkich tematów i wątków, które ją interesują, filmy Szumowskiej są filmami o miłości,
a właściwie bardziej niż o miłości, to o jej potrzebie i nieumiejętności dawania tej miłości i takiego cierpienia, które z braku miłości się bierze. Jestem ciekawa, czy Państwo się ze mną zgodzą. Zapraszam do oglądania Body Ciało również pod tym kątem. Dziękuję.